Wirtualna Polska chce pozwać Elizę Michalik za jej opinię w sprawie korumpowania dziennikarzy Wirtualnej Polski. W jej obronie staje Roman Giertych, który apeluje do prokuratora generalnego Adama Bodnara o śledztwo w sprawie właśnie dziennikarzy Wirtualnej Polski, którzy pod pseudonimem Krzysztof Suwart pisali pochwalne artykuły wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Eliza Michalik nie zamierza przepraszać i mówi, że to atak na wolność słowa. Tymczasem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła, że wolność słowa jest, ale tylko dla satyryków, a dla dziennikarzy już niekoniecznie. Jak z tym jest? Porozmawiamy za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Powiemy też o dziwnych zachowaniach Jacka Protasiewicza. Idź Pod Prąd na żywo, Cezary Kłosowicz, zapraszam. Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację. I witam w studiu pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego Telewizji Idź Pod Prąd, który ze sprawami o wolności słowa zapoznany dogłębnie. Dogłębnie o to zadbał prokurator, znaczy pani prokurator Urban, ale też i sędziowie, i inni prokuratorzy jeszcze starego rozdania prokuratora generalnego Ziobry, towarzysza Ziobry. Prokuratorzy, sędziowie, donosiciele, pokrzywdzeni, wiele osób o to zadbało, także jesteś tutaj niewątpliwie ekspertem. Jestem ekspertem od niewolności słowa. Na Twitterze właśnie napisałem a propos pana Pietrzaka, że cóż to za wolność, że satyrykom wolno gadać co chcą, a na przykład już zwykłemu Kowalskiemu, Chojeckiemu, pastorom, redaktorom to już nie wolno gadać. To, zobaczcie, to może by sobie jakoś załatwić taką legitymację na satyryka i wtedy już... To tak jak kiedyś żółte papiery za komuny można sobie było załatwić i mogłeś gadać co chcesz. Czy tak, bo z twojego procesu wynika, że bilety, bo tak sędzia powiedział, że tak. Jakby było biletowane, to byś mógł mówić co chcesz, Świrski... a tak i jak chcesz, a tak to nie. Tak. A teraz jeszcze pan Świrski z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mówi, że jak to jest satyryk i żarty, to, wszystko, to może mówić wszystko. Wszystko można mówić, a inni... I albo biletowane, poszła. Albo żarty. I wtedy... I wtedy można... Wtedy jest wolne słowo. No to czekaj, to może my ogłosimy. No, drodzy państwo, wiecie, trudne czasy, musimy wprowadzić bilety, no ale... Jednocześnie mamy dobrą wiadomość, promocja bilety za darmo, także sędziowie starego układu, mam nadzieję, żeście usłyszeli, bilety sprzedane. No a dla... W ogóle to jest program satyryczny. A właśnie dla Krajowej Rady Radiofonii to ja obwołam Czarka satyrykiem, a ty obwołaj mnie. A tu oto jest pastor Paweł Chojecki, satyryk. Tak, satyryk Świrski, słyszałeś? No, dotarło, no i będzie git. No to widzicie, to jest, że tak powiem, zasłona, żeby móc mówić to, co się myśli w Polsce. Także to, tak, bo taką... ja mam wrażenie, choć urodziłem się pod sam koniec, ale że do jakiejś poprzedniego ustroju wracamy. Właśnie to chciałem powiedzieć, że tak wygląda kato pato komuna. Wcześniej była inkwizycja i jak powiedziałeś coś przeciwko kościołowi katolickiemu, no to na stos. No a potem przyszła komuna, wzięła wzory z inkwizycji i powiedziała, powiesz coś przeciwko partii, no to na stos, albo w tiurmu, albo gdzieś na Sybir, albo ci w łeb szczelą. Oczywiście teraz trochę lżejsze metody, ale zobaczcie, wzorce mentalne są dokładnie te same, z katolicyzmu i z komuny. Nie wolno krytykować ani kościoła, ani władzy, czyli partii. No tutaj mi się akurat za Dudę oberwało. Za Dudę. Nie wolno też wojny z Koreą Północną. Nie wolno. Chociaż no komuniści... to w końcu chyba nie przeszło, tak? Do końca procesu. Prokuratura podtrzymała.
No prokuratura to tak, ale... Nie no, sędzia jednak już nie chciał się kompletnie zbłaźnić i ten zarzut wszczęcia wojny napastniczej, podżegania do wszczęcia wojny napastniczej z Koreą Północną oddalił, ale prokuratura się wcale nie poddała i apelowała dalej z tego paragrafu też. To o procesie pastora Pawłowskiego albo już wiecie, albo jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to polecamy film Skazany za Dudę i Kościół Chojecki, kasacja, tam szczegóły tej sprawy, lub też serial Chojecki, kasacja w wersji odcinkowej. To nie są te same materiały, także inne informacje w tym też można w filmie Nowe Informacje zdobyć. A my przechodzimy do dzisiejszych spraw, bo szykuje się kolejna sprawa, rozprawa być może, a nawet kilka, bo z różnych stron dochodzą apele o rozprawy, a potem może i apelacje. Najpierw pani Eliza Michalik opowiedziała o sytuacji dziennikarzy Wirtualnej Polski. No, relacjonując to, co pisały media o tam pieniądzach z Funduszu Sprawiedliwości, o dziennikarzach, którzy nie istnieją, ale są ich nazwiska i ktoś tam się podpisuje nazwiskami nieistniejącymi. Akurat jakoś przy artykułach przychylnych wychwalających bandę pisowską. Generalnie rządu PiS, a szczególnie Fundusz Sprawiedliwości. Tak. O, tam Romanowski taki, to też wywiad z tym, to jest, wiecie, taki katolik takich najwyższych lotów, czyli kosmiczny katolik, druga prędkość kosmiczna i opuścił już, że tak powiem, wszystkie możliwe strefy dostępne dla ziemian i z nieistniejącym redaktorem udzielił sobie wywiadu. Także to jest katolik z jakiej to organizacji? Opus Dei. Tacy, wiecie, co nawet tam kurzu na bucie nie może być, ale fałszować dziennikarstwo, robić mistyfikację, a to już jest bardzo zgodne z naukami Opus Dei, wszystko pasuje. No, pani Michalik tam różne swoje opinie wygłaszała, że tu te, no, nie tylko chodziło o Wirtualną Polskę, ale generalnie, że tam niektórzy udają redakcję, w rzeczywistości no tutaj takie rzeczy robią, że to korupcja i tym podobne i za to. No zaraz, za tam to korupcja, no. No jakoś trzeba na chleb zarabiać, odpowiedzą. O, jeszcze na masełko. Ci z czwartej pseudowładzy. Korupcja, korupcja. I tu... pieniądz się marnuje, leży na ulicy z jakiegoś Orlenu, KGHM-u czy innego. No to jakżeż nie wziąć, panie Elizo? Tak myślą ci, jak on się tam nazywa, ten zaginiony dziennikarz? Krzysztof Suwart. Suwart, tak, Suwarci myślą. Jeszcze było paru innych, no ale to... No dlatego ich nazywam tak brzmi mnogiej, bo to cała sfora. No, no. Nazywamy ich pieszczotliwie u nas nie od słowa dzień, dziennikarz, nie? Czyli co się wydarzyło w ciągu dnia. Oni komentują tą inną stronę mocy. Nazywamy ich od słowa noc. Nocnikarz. Czyli bardziej o imprezach w Sejmie, tak? Znaczy no w hotelu sejmowym, a nie w Sejmie. Słyszałeś, że podział w PiSie jest. Jak ocenić... tych spod, ja to na Twitterze nazwałem ich posłów spod, z herbu Obora i Chlew. I, kilka, tak, i jeden z pisowców powiedział, że takiej obory to on tolerował nie będzie. Mam nadzieję, że tu nie będzie kolejna linia podziału. Coś takiego. No coś takiego. Pan Piecha, zdaje się. No to na Twitterze podałem to, znaczy na X-ie. Że tak powiem, rychło się zorientował, ale zawsze. Rychło? No, coś w tym PiSie bulgocze, coś tu będzie. Coś tu będzie. Kontynuując pierwszy wątek do pani Elizy Michalik. Michalik, Wirtualna Polska wysłała pismo przedsądowe. Stąd wnoszę, że chcą w razie niewykonania tego, co tam napisali, skierować sprawę do sądu, czyli chcą rozprawy. I tam domagają się... No raz, że przeprosin, bardzo tam dokładnie opisanych, że tu na YouTubie ma zamieścić filmik i z napisami i tak powoli mówić, żeby wszyscy zrozumieli te przeprosiny i jeszcze na Twitterze to zamieścić i tak dalej. I do czyli tego jeszcze...
Oni wiedzą, jak chcą, żeby o nich mówić, czyli wiedzą, jak dziennikarz powinien się zachowywać. Standardy mają, tylko niestety treść mają na wspak. I do tego 50 tysięcy złotych. 50? Na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, żeby wpłaciła pani Eliza Michalik. Czyli oni tak nie dla siebie. Nie, no skąd? No nie, oni nie grabią pod siebie, to oni od siebie tak. Zacnie. Zobaczmy, za co konkretnie oni napisali, że chcą, by ich Eliza Michalik przeprosiła. Pani Eliza wczoraj nagrała vloga, w którym opisuje, co dostała w piśmie. Za to mam przeprosić, że napisałam, że powiedziałam, że Wirtualna Polska, cudzysłów, udaje redakcję, udaje organ prasowy, udaje medium, oszukuje, celowo wprowadza w błąd lub jawnie okłamuje swoich odbiorców. Że doszło do korupcji dziennikarzy Wirtualna Polska Media S.A. Że za sugestie, że Wirtualna Polska Media S.A. wypłacała lub wypłaca pensje współpracującym z nią dziennikarzom z Funduszu Sprawiedliwości oraz z pieniędzy dla ofiar przestępstw. No da. Wirtualna Polska Media S.A. została kupiona, cudzysłów, przez Prawo i Sprawiedliwość, dopuściła się, cudzysłów, przekrętu lub współpracowała z ludźmi Zbigniewa Ziobry w zamian za, cudzysłów, pisanie tekstów wybielających Ziobrę i jego ludzi. I za sugestię mam przeprosić, że przychody Wirtualna Polska Holding S.A. w latach 2016-2020 były związane z faktem sprawowania władzy przez określoną partię polityczną. I za to mają być przeprosiny i 50 tysięcy. Widać, że to jacyś prawnicy do spółki z tym towarzystwem no, pisali, bo już takie konkretne sformułowania, no pismo przedprocesowe, no to na pewno, czy przedsądowe, no to na pewno tam prawnicy dobrze opłaceni, no tam pomogli zredagować to pismo. Nie wiem, czy wiesz, jeden z prawników Ziobry przytulił, zdaje się, półtora miliona, tak? Półtora miliona za pisanie sprostowań, znaczy żądania sprostowań do różnych gazet. Ministerstwo Sprawiedliwości jakoś nie miało prawników, tylko musiało przelewać firmy do zewnętrznej firmy. Nie mają tam urzędników, którzy wiedzą, jak jest i napiszą, to jest nieprawda, proszę sprostować wedle tam paragrafu takiego i takiego, prawo prasowe czy coś takiego. Nie, no, Czarek, niekiedy coś takiego piszesz. Czyli wiesz, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, żeby aż prawnika i to za półtora miliona. Nie jest to trywialne, ale też bez... No bez przesady. Bez przesady, no. Na pewno myślę, że... Że tam w Ministerstwie Sprawiedliwości ktoś by chyba umiał. Mądrego powinni mieć, żeby to ogarnąć. To zobaczcie, zmarnowali półtora miliona na to, żeby im ktoś sprostowania pisał, zaprzyjaźniona kancelaria, nie? Ja tak... Takie mnie tam myśli różne nachodzą, ale to wszystko są kudłate myśli, nieprawdziwe. No ale co? Nie? Jak w ramach satyryki nie możemy satyry sobie o nich powiedzieć, że ci katolicy, pobożni, którzy wolą pornosy i różne inne rzeczy niż słuchać Ewangelię, którą ja im tam głoszę i tam jeszcze inni, oni się przechwalali, że współpracują z prawnikami. I że ten pozew to będzie taki zajefajny, że ja popamiętam, nie? Ale nigdy tak jakoś nie mówili. Ani jacy to prawnicy, ani za ile. Nie mieli reprezentantów tam, tylko prokuratora. To tylko prokuratura. Można powiedzieć, że prokurator to jakiś tam prawnik, ale... No dziwne, wiem, to dziwne. To później się pochwalili, że nawet prokuratura ogląda nasze programy, nie? Że tak im powiedziała prokuratura, że ogląda nasze programy, czyli stosuje zbrodniczą w systemach demokratycznych tą cenzurę prewencyjną, nie? Żeby oglądają nasze programy i prokurator od razu żeby znaleźć na mnie jakiegoś haka, nie? Myśmy zapytali prokuratury w Lublinie, czy to prawda, że oni już taką Białoruś nam tu robią. No gdzieżbyśmy oglądali? O, nic tam, nie? No to tam. Pozdrawiamy z prokuratury, którzy nie oglądają. Tych, którzy nie oglądają, także. Ale służbowo, żeby no i tak, możecie oglądać prywatnie, nie? Ale ja się tak zastanawiam, kto to płacił za te porady prawne, nie? Teraz kolejna afera, bo wiesz, co dzień to nowa afera. Teraz znowu 200 milionów, bo oni, wiecie, jak tam jakiegoś zatrudniają Nygusa, żeby się sprzedał, no to milion na waciki, nie? I to są te. No a jak już są jakieś firmy, instytucje, no to leci wiele milionów. Teraz KGHM 200 milionów. Na nagrody sobie tak sypnął, poszło i patrz,
zupełnie przypadkowo do Dworczyka 60 trafiła fundacja jakiegoś Dworczyka, nie? Wiecie, który taki przydupas Morawieckiego. I on już przytuł, o patrz, lecą dolary, bierze tu 60, wpadło na jego różne tam fundacyjki, brewerijki. I tam możemy i oczywiście jego szerokość Sakiewicza zobaczyć. On tam niewiele, tam no, to kilkaset tysięcy. Kawerze tylko. O tym KGHM właśnie Wirtualna Polska teraz pisze. No właśnie, bo oni teraz, są rozumiesz, odmienieni. Łapać złodzieja, to tam ci kradną. Dobrze, 192 dobre. Miliony przez 7 lat wydała na darowizny fundacja KGHM. Państwowa, wiecie, spółka. Wśród beneficjentów, nie, podmioty związane pieniędzy. Z politykami PiS, dziennikarzami w cudzysłowie tak. Dobrej zmiany i skupione wokół środowisk prawicowo-narodowych, tak pisze Wirtualna Polska. Ale no mówię, to jest sprawa o tyle poważna, i tu jest clue, że zobaczcie, mecenas Giertych no właśnie. Się w to zaangażował. Wracając znowu do głównego dzisiejszego naszego wątku, tu pani Eliza Michalik powiedziała, co, czym jej tu grożą, czy czego się domagają. Mecenas Giertych, Roman Giertych, napisał jako poseł interpelację poselską do Adama Bodnara w sprawie właśnie Wirtualnej Polski. W przekonaniu pana Giertycha jest potrzeba wszczęcia śledztwa dotyczącego jednego z wątków przestępczej działalności Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o sprawę właśnie wspomnianego już przez nas Krzysztofa Suwarta, czyli, jak pisze pan Giertych, pseudonimu kilku dziennikarzy, którzy w ponad 300 artykułach na portalu Wirtualnej Polski wychwalali rząd i atakowali opozycję. Jak stwierdził Roman Giertych, bezpośrednią przyczyną tej interpelacji jest właśnie, cytuję, bezczelny atak prawny ze strony właściciela tego portalu na jedną z najlepszych i najbardziej bezkompromisowych dziennikarek w Polsce. To jest na panią redaktor Elizę Michalik. Atak ma wszelkie cechy zastraszania dziennikarzy. No, 50 tysięcy na dziennikarza to spory wydatek, szczególnie, że tu jak się nie pracuje nie w mediach rządowych, wielkiej redakcji za sobą. I tu wylicza Roman Giertych choćby te umowy z Funduszem Sprawiedliwości właściciela, wydawca Wirtualnej Polski, 2019 rok z VOD WP, 984 tysiące, Fundusz Sprawiedliwości, następnie znowu 2 460 tysięcy, następna umowa, jeszcze jedna już w czasie kampanii wyborczej 2019, 1 845 000. I pisze, no, że to są tylko przykłady, analogiczne były w innych latach. Czyli można powiedzieć, że grube miliony. Tu oczywiście jest sprawa moralna, że te pieniądze z tego Funduszu Sprawiedliwości miały iść na pokrzywdzonych przez przestępstwa, na ofiary różnych bandytów. Tak, tak było w pierwszym założeniu, kiedy powstało Fundusz Sprawiedliwości. Potem to z udziałem Ziobry zmieniono, że też na zapobieganie przestępstwom. No, a do zapobiegania przestępstwom to już można wszystko. To furtkę, to nawet można za te pieniądze oglądać telewizję Idź Pod Prąd, nie? Żeby zapobiegać przestępcom, o czym właśnie ci hejterzy donosili, że tym się zajmuje lubelska można prokuratura. Można garnki i jakieś tam sprzęty można, kuchenne. Wszystko dla, można, no bo przecież można dziennikarzy. Jak się robi frytki, no to się nie kradnie tam czegoś. No tak, tak, właśnie. I jak później tam powiedzmy ci, którzy mieliby popełnić te przestępstwa, najedzą się tych frytek, to już nie mają siły albo i ochoty iść na jakiś tam włam, rozbój i tak. To są tłumaczenia tych przygłupów, oszustów i tak dalej, którzy rozdawali na prawo i lewo te pieniądze. Dzisiaj można powiedzieć, że oni już są postawieni w stan oskarżenia. Część z nich już siedzi, znaczy w sensie w aresztach, a następnie się pakują szczoteczki do zębów i te sprawy tam sobie w jakiś sposób przygotowują. No i tu mamy tę moralną na razie skandal moralny, że dziennikarze też wyciągnęli, no powiedzmy, dobra, niech będzie dziennikarze, no przepraszam, dziennikarzy, za użycie tego słowa, wyciągnęli ręce po pieniądze wdów i sierot, można tak językiem Biblii powiedzieć, czyli to jest najgorsze przestępstwo
moralne, że oni no, przyłożyli się do okradania pośrednio wdów i sierot, ludzi pokrzywdzonych przez system, przez bandziorów i tak dalej, i tak dalej. I na to wielu komentatorów zwraca uwagę, że tutaj wszelkie normy moralne zostały przekroczone. Mecenas Giertych twierdzi, że też normy prawne. No toż my nie mecenasi, nie? Chociaż kabareciarze dzisiaj już satyrycy, nie? Żeby tam prokuratura wiedziała, to mecenas Giertych chyba no, wie, o czym pisze. To zresztą, gdyby ten wniosek byłby pozbawiony podstaw, no by się kompromitował nie tylko jako poseł, bo to tam no, normalka, paragrafy, ale jako adwokat by się skompromitował. Także ja myślę, że są mocne podstawy prawne, żeby wszcząć śledztwo i być może później oskarżyć i skazać tych pseudo dziennikarzy, jeśli potwierdzą się te wszystkie zarzuty. Nie? Także to jest bardzo dobry ruch mecenasa Giertycha, ale mnie troszeczkę dziwi, że to idzie taką drogą, jakby to powiedzieć, tak jakby mecenas Giertych był w jakiejś opozycji. Mhm. Nie, że normalnie, no to powinien wniosek do prokuratury albo zadzwonić do ministra. Panie ministrze, tu mamy dowody, przecież on taką prowadzi komisję parlamentarną, zespół parlamentarny do rozliczania zbrodni PiSu i Ziobry. Nie, no to panie ministrze, tam czy pismo wysłać do niego i do pana prokuratora generalnego Bodnara, ministra sprawiedliwości. Proszę się zająć tą sprawą, czy my apelujemy, żeby się zająć tą sprawą. Tu taka trochę dziwna forma, nie? Bo to jest interpelacja poselska, czyli chodzi o to, żeby nagłośnić tę sprawę, nie? Czyli jak gdyby tu mecenas Giertych chce urzędnika swojego rządu przynaglić do pracy, no bo po to się takie interpelacje składa, nie? No, że proszę się zająć tą sprawą, czyli chodzi o przynaglenie tu profesora Bodnara do szybszego działania, nie? Nie wiem, czy też takie miałeś wrażenie, że ta forma tu jest jakiś. Na pewno jest to publikowane po to, żeby nagłośnić, bo faktycznie no nie jest za głośno o tym. No tam pojawiły się te artykuły kiedyś tam no, o tym Suwarcie, to już parę lat temu. Trochę było o tym dyskusji. W ostatnich tygodniach też przez chwilę trochę było, ale też było to mocno promowane przez właśnie Romana Giertycha na Twitterze i jego współpracowników. No na przykład o Elizie Michalik ja nie widziałem żadnego artykułu w mediach, tak, żeby gdzieś wyskoczył. Jeden, że tak powiem, ważny czynnik tej ciszy, to już omówiliśmy parę miesięcy temu i mecenas Giertych tam podał dalej. Pamiętasz taki nasz program i tweet, kiedy mówiłem właśnie o tym, że mecenas Giertych jest najlepszy do zajmowania się rozliczaniem zbrodni Ziobry i PiSu, ponieważ Ziobro zgrażał się, schodząc z mównicy sejmowej, że mam na was haki i my wrócimy do władzy i wy pójdziecie siedzieć. Nie? To mniej więcej jest przesłanie Chorowitego nad grobem prawie stojącego, jak oszuści pseudodziennikarze, pseudopolitycy pokazywali. Później jak wyskoczył Chyżo i zaczął udzielać wywiadów i tak dalej, wyszło na nasze, jak to często się zdarza. On im zagroził, że mam na was haki, jak wrócimy do... Teraz je, że tak powiem, trzymałem w szafie, nie ruszałem was, nie? Żeby mieć narzędzie szantażu, ale jak wrócę do władzy, to was powsadzam do więzień i tam nawet prawie, że nazwiskami jedzie, nie? I powiedziałem, że mecenas Giertych jest najlepszy, bo na niego haki już odpalił Ziobro w czasie swojego białoruskiego panowania w Polsce do spółki z innymi bandytami. Jakoś nie poszło. Nie udało się zgnębić, chociaż krwi na pewno napsuli, życie marnowali. Nawet dziś też Roman Giertych też pisze, jak PiS doszedł do władzy, to szukał jakichkolwiek umów pomiędzy moją kancelarią, a ministerstwami, funduszami, spółkami Skarbu Państwa. Nie znalazł, bo ich nie było. Ta. Nie mogli uwierzyć, że reprezentując szefa MSZ, kilku innych ministrów i syna premiera, nie miałem żadnej takiej umowy. No bo oni to by od razu kradli, no to wiesz, oni nie, wiecie, każdy sądzi wedle... A propos tej informacji o tych 1,5 miliona, co mówiliśmy wedle siebie, nie? I oni
mówi, no na pewno będą kwity, że on kradł, tak jak my kradniemy, nie? A patrzy, on nie kradł, nie? I są w szoku, nie? Także mecenas Giertych potwierdził ten wątek, że to rzeczywiście jest trafna diagnoza. Oczywiście w przypadku ministra Bodnara absolutnie nawet nie sugeruje, że tutaj jakaś taka koincydencja nastąpiła. Ale jest druga koincydencja, znaczy jest drugi powód nie zajmowania się rychło czy chyżo tymi sprawami bandytów od Ziobry czy od Kaczyńskiego. I o tym powiedział troszeczkę Szymon Hołownia, jak ty go zapytałeś, nie? Razem z Gosią na konferencji prasowej, że oto Strasburg przyjął skargę pastora Chojeckiego na państwo PiS, które go niesprawiedliwie włóczyło po sądach, po prokuraturach i uczyniło kryminalistę, nie? To o mnie, nie? Ale taką skargę złożyłem, ta skarga została przyjęta, ma już numer i no, tam Trybunał ten Europejski nad tym już pracuje. I ty zadałeś w kontekście tam właśnie przywracania sprawiedliwości pytanie o tę skargę i ten proces. Dwuminutowa zdaje się wypowiedź marszałka Hołowni. Ile razy odniósł się do procesu albo do mnie osobiście? Wcale. Ani razu. Ani razu. No gdyby to był wywiad, no to by trzeba było go dociskać, no ale na konferencji prasowej, no to są różne inne tam, że tak powiem, zasady. I rozumiem, że tu no, musimy się zadowolić. Możemy zobaczyć, możecie zobaczyć tę wypowiedź. Ja nie chcę, żeby teraz ją puszczać, bo to tam trochę nudna, nie? Ale oszczędzamy wasz czas. Ale jak ktoś nie wierzy, no to może sobie zawsze sprawdzić, nie? Staramy się wam mówić, jak coś z Biblii pokazujemy, jak mówimy, jak Kościół katolicki kłamie, to mówimy, sprawdźcie sobie. Tu mówimy, to powiedział marszałek Sejmu Hołownia. Jak chcecie, to sobie sprawdźcie. Jest na naszym kanale jego wypowiedź. Ale wniosek jest taki, bo on nie powiedział ani razu o procesie moim, nie powiedział o, nie wymienił mojego nazwiska, ale użył przynajmniej raz, a wydaje mi się, że więcej, taki argument spokój społeczny. I to mnie uderzyło. Aha. Czyli nie chodzi o przywrócenie sprawiedliwości w głównej mierze, tylko chodzi o tak zwany spokój społeczny. Czyli żeby dalej sobie władza rządziła, żeby lud spokojnie zajął się robotą i płaceniem podatków, żeby nie było wielkiego halo z oporu. Przypomina sytuację z cudzysłów z zafałszowanymi wyborami. No to tak samorządowymi. Tak Gliński powiedział, że wybory 2014 zostały na kilka albo może kilkanaście procent przewalone, nie? Zafałszowane, ale oni nic nie zrobili, żeby był spokój społeczny, nie? Czyli zobaczcie, tu niestety ta frakcja tak zwanego świętego spokoju, my nie rozliczamy waszych, wy nie rozliczacie naszych, zaczyna mocno w tej koalicji 15 października dochodzić do głosu. Tak odczytuję właśnie apel, tę formę zwrócenia się do ministra Bodnara, czyli żeby z tego spróbować zrobić nacisk społeczny. Nie? Czyli tu forma polityczna nacisku, czyli interpelacja poselska. No i mecenas Giertych liczy na to, że uczciwi dziennikarze podchwycą temat i będą o tym wałkować i wtedy prokuratura będzie musiała się tym zająć. Szybciej, trzeba przyznać, chyżej. Że, no tu się zajmuje, no bo jest ten zespół, tutaj jest wspomniany w tej interpelacji, że jest zespół do spraw Funduszu Sprawiedliwości, ale że ten wątek jeszcze wykracza poza główny zakres tego powołanego już zespołu. No i by trzeba to jakoś dołożyć. No może jest też tak, że tego jest tak dużo, że się nie da tym wszystkim szybko zająć. Tak, tak. Ja tak rozumiem pewną taką metodykę działania ministra Bodnara, że on chce to zrobić tak lege artis, nie? Żeby zgodnie ze sztuką prawniczą to szło, żeby tam nikt się nie przyczepił, że już teraz nie ma pośpiechu, że już tam złapiemy, choć ja bym się z tym pośpiechem tak nie mówił, że go nie ma, bo część to już może spieprzyć za granicę i do Wenezueli i do widzenia, nie? Ci, co te 1,6 miliarda łyknęli z Orlenu, nie? No to już oni pewnie uciekli, nie? Także tu ja bym jednak pewną chyżość zalecał. Pytaliśmy ministra Bodnara o twój czy będzie kasacja w twojej sprawie, to też nie odpowiedział, już poszedł, już nie miał czasu. No iż, także coś jest na rzeczy, że w imię tak zwanego, moim zdaniem źle rozumianego, spokoju społecznego. A po co im teraz spokój? No bo ja rozumiem jeszcze
Gdyby to robili przed wyborami, no bo to jakieś zamykanie PiS-owców, no to mobilizuje elektorat PiS, a swoje, a swój powiedzmy mniej, mniej, no to, no to, no, no, no europejskie, no, 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 no dobra, takie... no to po wyborach ruszy, czy no, im potrzebny jest spokój tak po prostu? Jeszcze do czerwca poczekamy, żeby zweryfikować to, czy oni tam rozgrywają jakąś tam... kampanię wyborczą i PR-owcy tu naciskają, żeby pewnych tematów tam nie podnosić, ale ja zawsze powtarzam, na podstawie Biblii, jak chcecie, to sobie sprawdźcie, 13 rozdział listu do Rzymian i tam jest jasno opisana rola władzy państwowej. I nie jest nią spokój społeczny, tylko jest sprawiedliwość. Że owszem, sprawiedliwość zresztą... jest spokój społeczny, nie? Oczywiście są teksty, które mówią o spokoju społecznym. Na przykład list do Tymoteusza o tym mówi, jaka jest tam rola, za jaką władzę mamy się modlić i tam docelowo ten spokój społeczny jest. Ale to, co trafnie powiedziałeś, bez sprawiedliwości, bez wymierzenia sprawiedliwości nie będzie spokoju społecznego. Czyli oni mówią, że chcą... tak zwanego świętego spokoju, a w rzeczywistości będą mieć niepokój. I teraz tu ciekawa rzecz się pojawiła. Nieukarani złoczyńcy będą się jeszcze bardziej rozbestwiać, a ludzie, którzy to widzą, z kolei będą się sprawiedliwi, wnerwiać, będą się na to nerwować. Będą się wnerwiać i to zaraz o tym powiem, ale jeszcze jest też ważna rzecz. Ludzie niegodziwi w ich szeregach tej władzy teraz rządzącej, jak zobaczą, że się tych ziobrystów nie wzięło za dupę, no to będą robić to samo. Może jeszcze gorzej. Rozumiecie, nie? Że to jest inwestycja w przyszłość. Ukaranie bandziorów, tych, którzy nadużywali władzy, kradli pieniądze, niszczyli uczciwych ludzi, dziennikarzy i tak dalej. To jest w interesie właśnie spokoju społecznego przyszłych pokoleń także. Także tu moglibyśmy jeszcze pewnie wiele mówić o tym nierozliczeniu, jakie są skutki, ale to... Ja zauważyłem i wielokrotnie o tym mówiłem, że Polska jest w trakcie ogromnych przemian i że ludzie przestają się zadawalać tym, co im jakiś Kurski w sprzedajnej telewizji reżimowej czy propagandowej telewizji reżimowej będzie do łbów sączył. Nie? Tylko zaczynają myśleć, zaczynają sprawdzać, zaczynają weryfikować źródła. Czyli rodzi nam się świadome społeczeństwo obywatelskie. I pamiętacie, jak mówiłem, dlaczego myślę, że koalicja 15 października rozliczy bandziorów tych z PiS-u? Dlatego, że będzie miała oddech społeczeństwa obywatelskiego na plecach. To jest przede wszystkim. Oczywiście są jeszcze inne czynniki, osobista tam krzywda niektórych, że przekroczyli pewne bariery, że tamci piersi zaczęli tam ruszać, że się nie podzielili w ogóle władzą i różne takie rzeczy. Ale myślę, że najważniejszy czynnik, którym ja upatruję nadzieję, to jest, że rodzi nam się, szczególnie w mediach społecznościowych, ogromna, wielosettysięczna prawdopodobnie grupa ludzi, którzy sami sobie potrafią sprawdzać informacje. I oni nie zadowolą się już ochłapem władzy tej bieżącej, że a damy wam ci 500+, a ci dziadkowe, czy jeszcze tam dołożymy może becikowe, nie? Tam coś pod poduszkę się włoży i tak dalej i lud ma siedzieć cicho. Nie, mamy już świadomych obywateli w setkach tysięcy, którzy mówią, nie, my chcemy sprawiedliwego, czyli normalnego państwa. I będą wymagać od każdej władzy, od wójta po prezydenta i czy to będzie z PiS, z PO, czy z trzeciej drogi, czy z lewicy, od każdego będziemy wymagać. Nie? I w tym upatruję nadzieję i myślę, że podobny jest zamysł tego właśnie, tej interpelacji poselskiej mecenasa Giertycha. Czy to będzie faktycznie taki skutek? No, tak mówię, no jest to na Twitterze. No ma trochę wejść, no, ale tak poza tym... No, ale my już mówimy. No my mówimy. My już mówimy. Zwykle inni dziennikarze też powiedzą po paru dniach, tam, czy parunastu godzinach może. Co niektórzy. Także ja jestem dobrej myśli. Nawet Roman Giertych w tej wirtualnej Polsce od tamtego czasu też się troszkę zmieniło. Bo dzisiaj na przykład wykryli aferę tego KGHM-u. No, tak. Proszę, no, oni tam, to wirtualna Polska różne, informuje. Różne, uzdrowienie. Proszę. Różne afery też wyciągali, bo też i dziennikarze nowi przyszli od tego czasu. Roman Giertych dziś też pokazuje taki ciekawy dokument. To jest pierwsza strona dokumentu przygotowanego w 2022 roku na zlecenie szefów Ministerstwa Sprawiedliwości. Badali,
czy reklamy przyniosły oczekiwany efekt w postaci promocji posłów suwerennej Polski, czy na portalu WP. Wolna Rosja! Czy Solidarne jeszcze wtedy. O ile w 2019 zlecane reklamy przyniosły efekty, to nowi dziennikarze w portalu już od 2020 roku popsuli relacje. Popsuli, nie, no to nie, to... Widać, że mamy też tu wojnę jakąś pokoleniową, że jest ta pseudo czwarta władza, która jest dogadana na sztywno, nie? Można powiedzieć, że każda władza próbuje wpływać na media. No to nie oszukujmy się, nie? Taki stan idealny, że jest władza polityczna, państwowa i są media i jest kompletna neutralność władzy. Przecież to, czy dostaniesz zaproszenie na konferencję prasową, czy na jakieś wydarzenie, to już jest, niektórym nie dadzą, niektórym dadzą, nie? Czyli to już jest, ale powiedzmy, że to jest bliskie, jeśli to jest tylko tyle, to jest bliskie temu stanowi neutralności. Potem zaczyna się stan drugi, gorszy, niszczenia demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, to jest faworyzowanie jednych mediów kosztem drugich. Nie? Faworyzowanie w różny sposób, przez zapraszanie, przez udzielanie wywiadów, przecież zobaczcie, jak Stanowski tylko odpala jakieś swoje mniej niż zero i zaraz leci Duda, już tam jest, nie? Także to się... A Mateusz Morawiecki ogląda. O, właśnie, nie? Tak, oczywiście nie ma to żadnego związku ze wspieraniem starej bandy i tak dalej, nie? Ale pokazuję wam, jak to działa. To praktycznie no, każda władza gdzieś mniej więcej takie lekkie faworyzowanie robi. Dalej jest to gorsze faworyzowanie, no bo tu komu udzielą wywiadu, komu nie, to wczoraj na przykład ambasador USA udzielił tu w Lublinie wywiad, tak jak patrzyłem, tylko telewizji Idź Pod Prąd. Noż to dziękujemy, to dla nas zaszczyt. Od razu szybciutkośmy ten wywiad opublikowali. Zresztą nasze zaangażowanie w relacje polsko-amerykańskie jest bezdyskusyjne od wielu lat i tu się nic nie zmieniło. Niekiedy nie działał corner, ten American Corner, ale działała telewizja Idź Pod Prąd i my organizowaliśmy także na tym UMCS-ie wieczory amerykańskie i tak dalej. Teraz już to przejął American Corner i bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Będziemy kibicować, uczestniczyć i tak dalej, nie? Czyli mamy ten taki jakiś tam wybór, nie? Który zawsze musi jakiś być, ale potem jest to faworyzowanie na twardo. Czyli za pomocą pieniędzy, kontraktów, reklamy, dają dofinansowania, teksty sponsorowane, nie? Później analizują, czy dobrze im ci posłowie idą w rankingach po takich sprzedajnych, wiecie, no, artykułach i różnych takich innych rzeczach. I to już jest patologia i korupcja. I z tym próbuje walczyć mecenas Giertych w tej interpelacji. I oczywiście Eliza Michalik, bo to trzeba powiedzieć, że ona jakoś, nie wiem dlaczego, stała się... Przecież to nie ona wyciągnęła te sprawy, nie? Ona tylko może trochę bardziej nagłośniła niż inni. Nie wiem dlaczego ona się stała akurat takim obiektem nienawiści tamtego środowiska. Jakoś jak o Ziobrze też różni ludzie mówili i też no się przyczepili do niej najbardziej. To też, jest dość ostrzej, dziwne. Ale... To jest dość dziwne. Zaraz pewną tezę postawię, ale jeszcze do tych stopnia uzależnienia dziennikarzy od władzy. Czyli neutralność, faworyzowanie w różnych odcieniach, później już to korumpowanie, czyli dawanie pieniędzy za teksty, że tak powiem, chwalące władzy, czyli to już korumpowanie, czyli już przestępstwo tu mamy. Komu udzielą wywiadu, komu nie, no to jeszcze nie jest przestępstwo, ale no, to jest taka praktyka. Jest to faworyzowanie korupcjogenne już, czyli powinno to już być ścigane prokuraturą, no ale jest jeszcze coś gorszego. I to się nazywa Białoruś albo Rosja. Oprócz faworyzowania jednych, zaczyna się prześladować lub dyskryminować drugich. I tego myśmy zapisu doświadczyli. Przecież ten proces to był po to, żeby zamknąć telewizję Idź Pod Prąd, żebyśmy przestali nadawać. To był pierwszy wniosek od razu pobożnych katolików, zabrać sprzęt telewizji Idź Pod Prąd, żeby nie mogli nadawać, a Chojeckiego zamknąć w psychiatryku. No oni, wiecie, oni są na tyle głupi, że oni otwartym tekstem wręcz swoje cele pokazali. Potem tam dorabiali, że więzienie mi pomoże w nawróceniu na wiarę katolicką, dokładnie jak w czasach inkwizycji. Tak, normalnie, ale dobra. Dobra, to zobaczcie sobie w tym filmie, jak mi nie wierzycie, że to się w sądzie i sędzia przyznał im rację, nie? I jeden i drugi apelacyjny też, dlatego proszę ministra Bodnara o kasację. Teraz to już prokurator krajowy, pan Korneluk, to jest w jego gestii.
Zobaczymy, czekamy. Tak jak mówisz, no może po wyborach. Ale ja bym jeszcze chciał, żeby mecenas Giertych na swoją listę wziął też tych dziennikarzy, którzy byli zastraszani procesami przez pisowców, przez ziobrystów, byli straszeni na różne sposoby, bo to nie tylko procesy były elementem tego zastraszania. Bo uderzenie w rodziny. Dokładnie, w bliskich. Procesy związane też, wytaczane z sprawami tego mamy rodzinnymi. Całe mnóstwo. Doświadczaliśmy tego, kiedy na przykład na nas napadano obojętność prokuratury. To też jest pokazane, że można was zabić, a prokuratura nie wykryje sprawców. I tyle. No to było państwo białoruskie, pisowskie. I o tym wszystkim wiemy z doświadczenia i na pewno jest więcej ludzi w Polsce w ten sposób prześladowanych przez reżim Ziobry i Kaczyńskiego, Morawiecki, Duda i tam reszta to też oczywiście wspierali ten reżim. I tu by się przydała już taka komisja na wzór małej Norymbergi, bo to jest budowanie faszystowskiego, komunistycznego państwa. I tym się zajmował Ziobro na rozkaz Kaczora. No ja tu, powiedzmy, miałem pewną nadzieję, że przy komisji od Pegasusa takie rzeczy będą wychodzić, bo tu było to inwigilowanie także dziennikarzy. Tu już wiemy, że nie tylko prokuratura, nie tylko służby, tylko też sama policja miała dostęp do Pegasusa. To minister Sienkiewicz, zdaje się, niedawno to objawił, nie? Że i przyznał tam szef policji, że rzeczywiście za poprzedniego szefa, tego Granatnikowa, to takie rzeczy się działy, że policja takie działania dała. Teraz już wiemy, że 500 osób w Polsce było objętych, a tylko 30 na razie zostało wezwanych na świadka. Myślę, że to jest zdecydowanie za mało. Myślę, że tam tych prawdziwych terrorystów, powiedzmy, czy szpiegów, to może było kilkudziesięciu, czy co najwyżej jedna, dwie setki, a reszta to byli ludzie niewygodni dla władzy. Ja tak szacuję. Nie wiem, jak jest. Nie widziałem tych dokumentów, ale myślę, że to powinno być w jakiś sposób, oczywiście z zachowaniem tak, tam... Minister Siemoniak ujawnił, że ponad 500 osób. Siemoniak. Tak, a komendant obecny, potwierdził. Główny, stwierdził, że policja właśnie za poprzedniej władzy korzystała z Pegasusa. No to dziękuję za poprawienie tych personaliów. A jeśli mogę, to chciałem powiedzieć, myślę, dlaczego ta akurat dziennikarka jest tak znienawidzona przez tych nocnikarzy różnych, nie? Być może są jakieś inne przyczyny. Ja mam osobistą, ze mną związaną, nie? Że ponad chyba rok temu, może to nawet 2 lata temu było, pani Eliza Michalik, jako jedyna dziennikarka w Polsce, podała nie tylko informacje gdzieś na czwartej stronie, że tutaj pastor został tam skazany i tak dalej, tylko pokazała prawdziwe znaczenie dla polskiej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego tego mojego procesu. Jeśli byśmy mogli ten wycinek pokazać, to możecie zobaczyć, że to jest naprawdę niezależna dziennikarka, która idzie pod prąd, potrafi się postawić. To było za czarnej nocy PiSu i Kościoła katolickiego. To nie było dziś, to co ona powiedziała o tym procesie. Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą, i państwo ich za to nie ukarze. Ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego, no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji. Papier lakmusowy demokracji i okazał się faktycznie. I bardzo jeszcze dużo innych, możecie cały ten wywiad, bo naprawdę ciekawe rzeczy. Ja byłem pod wrażeniem, jak dobrze rozumie ideę wolności słowa pani Eliza Michalik, jak ona mówiła, że ona pierwsza chyba na to zwróciła uwagę tak w przestrzeni publicznej, że wolność słowa to nie jest dla człowieka, który nigdy z niej nie korzysta, nie? Czyli jak człowiek nigdy nie powie coś publicznie, nie ma mediów społecznościowych, nie występuje nigdzie i on tam gdzieś przy kielichu z wujkiem czy z ciocią tam coś powie o księdzu czy o jakimś rządzącym, to wiecie, wolność słowa, no to rzeczywiście jakby to był stalinizm, no to wtedy za to już też się szło w tiurmu czy na Syberię, ale no w dzisiejszej Polsce to nie tego typu ludzi dotyczy, nie też takich, którzy grzecznie krytykują władzę, dziennikarzy, nie? Tylko chodzi o tych albo granicznych. Chwalą. Albo nie, to tych, to teraz się prokuratura nimi, tych, co się sprzedali, by chwalić władzę. Ale wolność słowa jest dla tych, którzy idą na granicę. To dla tych niepokornych. Może to być jeden dziennikarz w Polsce,
Nie? Tak jak teraz pani Eliza, jako jedyna jest symbolem walki z korupcją wśród dziennikarzy. Nie? Inni siedzą cicho. Z jakichś przyczyn, albo święty spokój, albo też mają coś za uszami, albo redaktor naczelny im nie pozwala, nie wiem, albo nie słyszeli o tej aferze. To się śmiejemy, ale niech będzie, że podaliśmy też taką możliwość, że to dla nich jest ta wolność słowa. Bo często to oni powiedzą coś, o czym jeszcze ludzie nie mają pojęcia. Ujawnią jakąś aferę, pokażą jakiś splot niebezpieczny, pokażą zakłamanie jakiegoś środowiska, nie? I teraz zaraz będzie groźba procesami, zniesławienie, obrażenie uczuć tego śmego. To jakie będziemy mieli media? Potulne, grzeczne, takie jak na Białorusi. No to właśnie pani Eliza Michalik bardzo trafnie w takim dość długim wywiadzie dla naszej telewizji mówiła, także ten wywiad się naprawdę nie starzeje. Dzisiaj można by było go przypomnieć, jeśli ktoś chce zobaczyć, co pani Eliza mówiła na temat wolności słowa o moim procesie, to tu link pewnie nasz wóz techniczny zaraz wam podeślę. Tak, zobaczmy też za chwilę, co pani Eliza jeszcze mówiła w swoim vlogu ostatnim. O tym, czym jest korupcja i co ona, czego ona oczekuje, jak powinna wyglądać reakcja na te jej opinie. Zobaczmy drugi fragment z vloga Elizy Michalik. Korupcją jest, uwaga, i to jest definicja, obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, niemajątkowej lub innej w zamian za działanie, czyli na przykład pisanie artykułów, lub zaniechanie działania w wykonywaniu, czyli na przykład nie pisania pewnych artykułów, bo wzięło się kasę. No to jest korupcja, a wy chcecie, żebym ja za to przeprosiła. No grubo. Czekam na polemiki. Tym jest debata publiczna. Wyrażaniem własnych opinii, argumentowaniem ich, a następnie zapoznawaniem się z odmienną opinią drugiej strony i odpowiadaniem na te argumenty. Tak żyje życie publiczne. Czekam na wielką wojnę medialną, ale publicystyczną, nie sądową, a jeśli byłaby sądowa, bo może będzie, to liczę na otwarcie rozprawy dla publiczności, bo to byłaby bardzo ciekawa rozprawa na temat granic wolności słowa, bo moim zdaniem ja mam prawo wyrażać swoje opinie na temat publicznie dostępnych faktów dotyczących wielkiego koncernu medialnego. Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz, chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków. Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu. Jesteśmy tutaj dla ciebie. Miło, szczerze mówiąc. Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach. A ja się przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić. Serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo. Idź Pod Prąd! Więcej niż telewizja! Pani Eliza Michalik oczekuje wielkiej wojny medialnej. Media siedzą cicho. To mówi, okej. Okay. Skąd widok znajomy ten, co ci przypomina? Może być proces, ale też, no, żeby był otwarty. I wtedy, wiesz, no okej, okay, no możemy się spierać w sądzie. Słuchaj. W innym fragmencie pani zapowiedziała, no to ona chętnie chodzi do sądu, po prostu traktuje to jako część swojej pracy. No tak, tak jest dziennikarzem, mówi kontrowersyjne rzeczy, no i w sądzie czasem też czego trzeba bronić. Sam otwarty proces nie wystarczy. Mój proces był niby otwarty. Co prawda później szef tego sądu apelacyjnego zaczął ograniczać, bo jak ludzie zaczęli masowo tam przychodzić i demonstrować,
no to on zrobił chyba 12 osób, czy ileś może przyjść publiczności, jakoś taką śmieszną salę tam mogła 50 pomieścić, nie? A on zrobił 12. No to przenieśli się przed sądem, tam już nie miał władzy i mogliśmy swobodnie wyrażać swoje przekonania i poglądy. Ale zobaczcie, niekiedy tam było 100 osób, wielkie manifestacje przed sądem, sprawa pierwsza w historii Polski, że proces pomiędzy kościołem protestanckim a katolickim, jaka jest dopuszczalna krytyka, władza świecka ma rozsądzić, co ja mogę mówić o dogmatach katolickich. Rozumiecie? To był taki proces, nie? Nie wierzycie? Sprawdźcie sobie, są na to dowody. I żaden nocnikarz się tym nie zainteresował. To trwało 4 lata. Żaden nocnikarz się nie zainteresował. To tak dokładnie dzisiaj Eliza Michalik tego doświadcza. Straszą ją, próbują zaszczuć, roszczenia finansowe i tak dalej, a wszyscy dziennikarze, oprócz telewizji Idź Pod Prąd, przypominam, milczą. Zero zdziwień. My już do tego przywykliśmy. Jest taka amerykańska nazwa na takie pozwy, SLAP, tak. Czyli Strategic Lawsuits Against Political Participation, strategiczne pozwy przeciw uczestnictwu politycznemu czy działaniu. No właśnie, jakaś wielka instytucja tutaj wytacza, no dziennikarce 50 tysięcy, no i co? No, jest całkowicie działalność już wtedy sparaliżowana. Czy jak w naszym przypadku, w twoim przypadku, pierwsze te żądania to było, żeby skonfiskować cały sprzęt telewizji. Prąd, zakupiony z waszych pieniędzy. Pierwsze tam 2-3 kamerki i parę mikrofonów, no to były za nasze kościelne, ale później no to wy ruszyliście, za co bardzo, bardzo wam dziękuję, bo to coś niezwykłego w historii Polski. Przecież to jest 2016 rok, to nie jest, że teraz to się stało. Naprawdę dzięki waszemu wsparciu powstało to studio, wiele innych rzeczy, także to do dzisiaj no, przechodzi ludzkie pojęcie. Dziękuję. Mamy ponad 700 widzów i wasze komentarze. Maciek, tym pismem do Michalikowej o to WP strzeliła sobie w kolano. No nie, nie zgodzę się, bo strzeliłaby sobie w kolano, gdyby wiedziała, że to będzie odpowiedź całego środowiska dziennikarskiego, oburzenie i tak dalej. Oni wiedzą, że żyjemy jeszcze mentalnie w kato-pato-komunie. Rozumiecie? Kato-pato-komuna. Czyli jest myślenie niewolnicze, feudalne, zaprzaństwo, korupcja, przyzwyczajenie do gnojenia ludzi i ci z boku udają, że to jak to ich nie dotyczy, to ni słowa nie powiedzą. Nie? To wszystko, na to liczą ci, którzy chcą zniszczyć wolną debatę i wolność słowa w Polsce. I zobaczcie, że w naszym przypadku się nie pomylili. Towarzystwo Dziennikarskie do dzisiaj zamilcza ten film, znaczy tę sprawę. Zobaczcie, filmśmy zrobili. No to już wiecie, to może by ktoś napisał dwa zdania, że taki film powstał. Zobaczcie, na Facebooku dotarło to do ponad 100 tysięcy ludzi. Na YouTubie 20 tysięcy ludzi. Kilkaset komentarzy, nie? Ludzie w ogóle nie mogą uwierzyć, że coś takiego się w Polsce działo. I to, wiecie, w dużym wojewódzkim mieście, nie? W samym centrum, koło plazy, można tak powiedzieć, ten sąd był i tamśmy demonstrowali, nie? To zobaczcie, do dzisiaj ta sprawa, Trybunał Europejski uruchomiony, nie? No to wszystko są medialne tematy, nie? Każdy dziennikarz przynajmniej dwa zdania powinien napisać. Widzieliście coś? Kato, pato, komuna w dziennikarstwie dalej rządzi. I na to właśnie liczyli ci, którzy chcą zastraszyć panią Elizę. Jeśli któreś medium nie wiedziało, to w Sejmie się niedawno już wszyscy dowiedzieli. Ale to by przygłupami byli, jakby nie wiedzieli o tym procesie. Nie, na to nie liczę. Myślę, że po prostu sprzedajnie czy ze strachu milczą. Lub z jakichś, nie wiem, może osobistych pobudek, ale nie są to dziennikarze, jeśli się nimi kierują. Paweł, codziennie 10 afer, już nawet Tusk się pogubił. Takie. No tak, ale zobaczcie, 30% tych, którzy poszło na wybory, 34 prawie, czy jakoś tak, tam ponad 34 w tych wyborach lokalnych, oddało głosy, swoje głosy na bandziorów, złodziei, oszustów, niszczących ludzi, wsadzających do więzień i tak dalej. Są odporni na te fakty. Nie? To jest dla nas poważne wyzwanie. To jest nowy czynnik. Myśleliśmy, że kiedy tylko ta
fala zbrodni pisowskiej dotrze do ludzi, nawet w ciągu tych pierwszych paru miesięcy, nie? Od zamknięcia szczujni tej publicznej, nie? To przynajmniej no, z 10% tego betonu pisowskiego przejrzy na oczy. Musimy się jeszcze bardziej postarać. Musimy się. Jak to jeden z moich znajomych powiedział, to nie z betonem walczymy, z żelbetem. Dariusz, hierarchowie mają kwity na wszystkich przy korycie, bo organizowali Magdalenkę i okrągły stół z komunistami i koncesjowaną opozycją. Nic z tego nie będzie. Ej, będzie, będzie, spokojnie. Oczywiście w kościele katolickim jest, tak jak w systemie feudalnym, no, dziedziczenie władzy, czyli też dziedziczenie kwitów, ale warto też powiedzieć o dwóch czynnikach. Po pierwsze, biskupi katolicy nie są suwerennym no, depozytariuszem tej wiedzy ołubeckiej czy innej, bo to może być jakaś niemoralność, zdrada żony, jakieś inne tam zapatrywania i tak dalej, akcjach jacy. Też była, różne takie. Nie? I cała ta, całe to dozie tych tak zwanych polityków jest u biskupów. Ale nie tylko. Jest w Moskwie. Nie? Oczywiście myślę, że służby zachodnie też przez skonsumowanie tych no, sztazji, archiwów też co nieco wiedzą. Nie? Czyli teczki biskupów są w Moskwie, teczki całego Watykanu są w komunistycznych Chinach. O tym Elmer Yuen mówił w naszej telewizji. To jest, chyba on jest, nie pamiętam, ale on mówił, że on dobrze życzy katolikom. On nie jest tam, wiecie, protestantem czy tak tego, tylko że no, to są fakty, że Franciszek jest na smyczy komunistów chińskich. I oczywiście, jak trzeba, to służy Putinowi też, nie? Stąd trzeba pamiętać, że pierwsza rzecz to nie sami biskupi, tylko Moskwa przez biskupów. To takie nałożenie na to, co pan powiedział, tak? Tak. A druga rzecz, że... Pan Dariusz. Dziękuję. Druga rzecz to, że władza biskupów rozumiana jako rząd dusz leci na łeb, na szyję. Na łeb, na szyję. Dlatego mówię, że mamy do czynienia z duchową, społeczną rewolucją w Polsce. Taką, wiecie, rozciągniętą w czasie, ale to jest taki przewrót kopernikański, tak jak reformacja w XVI wieku się wydarzyła, taki przewrót myślenia, odejście od zabobonów katolickich, czapkowania przed księdzem do Pisma Świętego. Nie? Na tym polegała reformacja i zrozumienie, że zbawienie jest bezpośrednim prezentem od Jezusa, a nie od księdza proboszcza. Czyli jak już chcesz czapkować się, kłaniać, to tylko przed Jezusem Chrystusem, a nie przed biskupem, księdzem, proboszczem czy coś takiego. To było 500 lat temu w całej Europie, w Polsce też. No i teraz do Polski, można powiedzieć, dociera jakaś nowa fala otrzeźwienia dla całego społeczeństwa. I władza biskupów, władza księży leci na łeb, na szyję. Ale tu jest ważny problem. Widać, że obecna władza no, jakiś tam spokój społeczny, czyli dogadywanie się z biskupami zachowuje. Jeszcze uważa, że władza Kościoła jest na tyle silna, że nie wolno z nim zadzierać. Coś tam obskubują, no tam wiesz, tam te religie w szkołach, tam jakieś tego typu drobiazgi, coś tam fundusz kościelny chcą przykrócić, o takie tam rzeczy. Ale na przykład kapelanów w wojsku, kapelanów na przykład w nadleśnictwie, w izbie skarbowej, wszędzie są kapelani i każdy dostaje po kilka, przynajmniej po 5-6 tysięcy, a niektórzy po kilkanaście, tak jak na przykład Głódź, generał emerytowany, normalnie ma wojskową emeryturę, 20 parę tysięcy, nie z wojska, nie z kościelnej służby, tylko rzekomo on tak ku chwale ojczyzny w wojsku służył, nie? No, kpina kompletna i tak dalej. Tych rzeczy rząd Tuska nie rusza. Nie? I druga rzecz to Kościół katolicki, oni już zaczęli się chwalić. O, ludzie już wracają do kościoła. Nie wiem, czy pamiętasz, tu na święta te ostatnie. Mówili, o, nasze wskaźniki drgnęły w górę, już nie lecą w dół. Tak już zaczęli się chwalić. Na co oni liczą? Ludzie, widząc ich zaprzaństwo na K i tak dalej, nie? Odejdą. Ale nie mają dokąd pójść. Bo nie ma w Polsce konkurencji. Nie ma kościołów protestanckich. Nie mają dokąd pójść. No to co zrobią? Część wróci. Albo chrzest, albo komunia,
albo tam ślub z ceremonią, żeby tam był. Rozumiecie? Oni na to liczą, że wezmą nas na przeczekanie. Dlatego tak ważne jest, żeby pokazać alternatywę dla systemu katolickiego. Tu prawie co tydzień mamy gości z zewnątrz w naszym kościele. O 13 jest transmisja na żywo, możecie oglądać, jak chcecie zobaczyć, jak wyglądają spotkania protestanckie. Tak, w niedzielę. Na żywo tu komentujemy o 13 w każdy dzień ten powszedni, a w niedzielę macie, że tak powiem, bezpośredni wgląd na żywo, jak wyglądają nasze spotkania, jak wygląda spotkanie kościoła. Polecam szczególnie ostatnie, bo to były wybory tych, co się polityką interesują, to były wybory, a ewangelizacja Polski, taki temat, ale każdy gość, który przychodzi, mówi, wow, ja myślałem, że takie rzeczy to w Ameryce, może w Anglii, ale że w Polsce? Jeden tu z naszych gości, pan doktor, mówi, że w sąsiedniej wiosce jest taki kościół, jak ja widziałem w Anglii i myślałem, że to w Polsce niemożliwe, on tu jest, za miedzą? Wow, no to właśnie to musimy jak najszybciej Polakom pokazać. Przemek, jechać z polskim klerem ogłupia ludzi, szczególnie na wschodzie. Biedna nasza lubelszczyzna, jednak głupota równa się bieda. Nie idźmy tą drogą. Głupota równa się bieda, tak, to często powtarzam. To jest myśl biblijna. My jesteśmy na wschodzie. Przypominam, my z Lubelskiego. A Czarek jeszcze gorzej. No nie wiem, czy gorzej, no może niewiele lepiej, ale możemy dyskutować z Podkarpacia. Ex oriente lux. No. Światło ze wschodu. Także jakoś dajemy radę. I wielu nam mówiło, gdybyście byli w Wielkopolsce, na Śląsku, na Pomorzu, to byłoby wam łatwiej, a wy jesteście w jądrze ciemności. No ale my tak, apostoł Paweł tu mówi, ja nie idę tam, to gdzie... Nie po to światło jest, no żeby w jasnym miejscu stawiać. To jak się ma światło, to się idzie do jądra ciemności. No to właśnie tu jest Czarnek, nie? Nomen omen, on się tak nazywa. Ci nocnikarze, ten Czarnek, człowiek światłości katolickiej, nie? Także czarno widzę, nie? My jesteśmy tutaj, bo tu jest największa potrzeba. I dziękujemy wam za pomoc, za to, że przyjeżdżacie też, bo przecież tu i z Kaszub mamy, i ze Śląska, z Wielkopolski ludzi, którzy tu przyjechali do Lublina nas wesprzeć w pracy redakcji, telewizji i tak dalej. Także to się dzieje, także z tym wschodem, mam nadzieję, nie będzie tak źle. Wracając jeszcze do wolności słowa, bo wspomnieliśmy tylko o tym na Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, przewodniczący tejże rady, Maciej Świrski, nie ukaże Jana Pietrzaka. Za co miałby go potencjalnie ukarać? Za słowa o imigrantach z telewizji Republika w Sylwestra ostatniego. 31 grudnia powiedział, ja mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy, oni, chyba Niemcy, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, Majdanku, w Treblince, w Sztutowie, mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Ta sprawa trafiła do prokuratury, sam minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, wniosek wystosował, a także ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. No ale Maciej Świrski stwierdził, że tu nie ma powodu do karania z punktu widzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Była to satyra pokazująca dwulicowość rządu, który najpierw mówi jedno, potem robi drugie. Jeszcze dochodzi kontekst brukselski, czyli no, kary nie będzie. I pytanie, dwa pytania. Raz, czy tu w ogóle powinna być kara i czy w ogóle powinno się roztrząsać to, co tam ktoś opinie wygłasza, czy jakieś tu porównania w mediach. I dwa, no Krajowa Rada Radiofonii tutaj nie karze, ale na przykład TVN za film o papieżu to już karała. No najłatwiej odpowiedzieć na drugie. To jest kato pato komuna, Świrski, czyli wiecie, to jest mentalność Kalego. Nie? Czyli jak Kalemu krowę krał, oj, to źle, jak przeciwko Janowi Pawłowi II prawdę mówić, no tam ścigać prokuratury, mi chcieli proces też za to robić, już biegło przygotowali. Tutaj satyryk ma prawo mówić, cytuję, co mu się żywnie podoba, no bo mamy wolność
słowa. Ta. Ale jak wiecie, Kali ukradnie krowę i ktoś by go złapał. Oj, niewinny, przecież to się należało, no bidny. Przecież no, chciał sprawiedliwość społeczną wprowadzić, noż to tam, no to zaraz takich obrońców będzie to miało. Także to, że kato pato komuna, która się zagnieździła w różnych obszarach życia społecznego polskiego, ma mentalność Kalego i wolność rozumie wybiórczo. Ja mówiłem niedawno w Pomyśl Dziś, mówiłem, że te elity katolickie, one w ogóle nie rozumieją wolności. W ogóle, nie? Oni rozumieją tak jak Kali, nie? To pokazałeś dobre zestawienie, nie? Że tu te takie no, głupie, żenujące słowa Pietrzaka o Holokauście w kontekście dzisiejszych imigrantów, to można, a powiedzieć prawdę o tym, że papież się spotykał z pedofilami, co są zdjęcia, dowody twarde, z Degolado się ściskał, ślinił, no to co tu gadać w ogóle, rozumiesz? Co tu dowodzić? Albo ten pedofil McCarnick, ten kardynał amerykański. Fritz stwierdził, że materiał nie spełnia kryteriów reportażu oraz standardów etyki dziennikarskiej i za to ponad pół miliona kary. No to widzicie, nie? Także to jest jedna rzecz i to jest oczywiste, że kato pato komuna, ludzie nierozumiejący wolności nigdy tutaj nie wprowadzą sprawiedliwości i równego traktowania, nie? Przecież mi nie wolno było powiedzieć na jakiegoś kogoś, kto się ukazał jakimś tam dzieciom gdzieś w jakiejś wsi, że to zjawa im się ukazała i prokuratura wzięła taką biegłą, rozbiegłą, przybył Sadowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, szefowa tego katedry religioznawstwa. I ona powiedziała, że to jest obraza uczuć religijnych i że to paragraf tak, jak najbardziej na pastora Chojeckiego. Mhm. Chociaż żadnego mojego kazania nie słyszała. To bierzcie sobie film. Wszystko jest udokumentowane. To nie, że ja wam coś zmyślam, nie? To są, że tak powiem, nagie haki, nagie fakty. Ale pierwsze pytanie jeszcze można by troszeczkę poruszyć, czy tu rzeczywiście, jaki jest zakres tej wolności słowa, nie? I wypowiedź Pietrzaka jest odrażająca, powinien ponieść konsekwencje tak zwane społeczne, czyli to się mówi, to nie będziemy czytać jego tam, nie chodzić na jego koncerty, czy słuchać jego felietonów, czy jego wywiadów i tak dalej, no, ostracyzm społeczny, to jest jak najbardziej, nie? Potępienie przez tam innych publicystów, to co mówi Eliza, jakaś tam wojna medialna, proszę, niech będzie, ktoś poda taki argument, ktoś taki, a to tylko żart był, ale że głupi, no dobra, stary człowiek, nie, tam nie odczepcie się, nie? I jakieś, a drugi powie, no jak to tu, Holokaust obraża, nie? To tam niech się toczy ta dyskusja. Ale tu się z tym Świrskim zgodzę, że to jest w granicach wolności słowa. I tak jak ja chcę wolności dla siebie, tak samo chcę dla tego Pietrzaka, tak samo chcę dla Nergala, dla Dody, dla każdego. Nie? I w obronie każdegośmy występowali o tych poprzednich i tu nasza linia, moje rozumowanie jest dokładnie takie samo, jak to się wydarzyło, to też to mówiłem. Głupi dowcip, głupie porównanie, nie powinien tego powiedzieć, ale absolutnie żadnych sankcji karnych nie powinien ponosić i nie obchodzi mnie, czy on jest satyrykiem, czy tetrykiem, czy czym innym. Jest człowiekiem, jest wolnym Polakiem i tyle. To dla mnie jest wystarczający powód, żeby miał prawo mówić to, co chce, a kto go chce słuchać i jego poglądów, niech sobie słucha. Nie nawoływał do nienawiści, nie mówił, żeby coś komuś krzywdę robić, bo to wtedy na to są paragrafy, nawoływanie do przestępstwa. Powiedział głupi, odrażający żart i tyle. I to nie Białoruś. Także tu, pomimo że mam do czynienia z Kalim, nie, Świrskim, to jednak decyzja słuszna. No tu można by jeszcze zapytać w ogóle, po co jest takie coś jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. A jeszcze jest jakaś fajniejsza rada była, jakiejś tam promocji rada. Polski, taka fundacja, jachtce kupili, żeby na Karaibach dupy opalać. Czy, no to już tam nie będę kontynuował. Także na temu służą tego typu różne gremia. No, to ty, to, życia nie znasz? No, to ty, no nie znasz z tej strony, rozumiem, nie, ale u nas strony... jest inaczej. Żeby oni tylko tam siedzieli i piastowali stanowiska, ale no właśnie tu film o papieżu i pół miliona. No wiesz, w sprawie biurokracji to jest ktoś... Są dwa poziomy szkodliwości biurokracji. Pierwszy, no to, że marnują pieniądze, nie? No tak. Ale gdyby jeszcze tylko brali te pieniądze, te pensje i nic nie robili, to by była...
to by był już połowa straty. No bo nie powiem połowa sukcesu, bo jaki to sukces, jak nas żną, nie? Ale połowa straty. Ale najgorsze jest, jak ci urzędnicy skorumpowani, bezmyślni zaczynają działać. To wtedy ludzie chowajcie się. Chowajcie się urzędniki, a do ludzie. Kiedyś doktory. No teraz tam jeden przedsiębiorca dostał po... Oj. 20 paru lat? Tak, zniszczyli mu firmę. Konkurencja doniosła. W końcu odszkodowanie. 6 lat się bujał najpierw, a potem jeszcze kolejne lata z 10 czy ileś odszkodowanie. Nie? Firmę w 2 tygodnie, to był jakiś chyba salon samochodowy Seata, o ile pamiętam, w 2 tygodnie mu zniszczyli przez donos. Przez donos jakiegoś może uczciwego. No, też tam nie będę mówił. I areszt, także drugi, i tak dalej. To kosztowało tego człowieka życie i zdrowie. Być może inne tragedie, media nie opisują, nie znamy tego pana. I to kosztuje nas kilkanaście milionów złotych, może więcej. Tak wygląda skorumpowane, mafijne, katolicko-narodowo-socjalistyczne, czyli faszystowskie państwo. Jeszcze Jacek Protasiewicz, bo tym też obiecaliśmy się trochę zająć. Wicewojewoda dolnośląski do niedawna, przedwczoraj chyba, wcześniej, no kariera, bo był i posłem, i europosłem, i szefem struktur Platformy tam dolnośląskich, i tam wcześniej szefem sztabu. W tym NZS-ie zdaje się zaczynał, nie? W czasach Solidarności. Wow, to jakiś mój rówieśnik prawie. Najbardziej zakładał KLD. No, kariera bardzo. Ale co jakiś czas ma jakieś takie załamania kariery. No i teraz właśnie przez... Mocno się załamał. Tak, na Twitterze no, miał tak przedziwne i takie tweety, że nawet nie ma co ich cytować, ale bo tam różne brzydkie sugestie co do tam jakichś pisowców, czy no, do zgoda, dziennikarzy. Zgoda wszystkich komentatorów opisy. Była, że na trzeźwo to on tego nie zrobił. A jak tak. był, w jakim stanie był, to tego też nikt nie wie. Nawet jego mocodawcy, czyli tu teraz PSL, bo on tam w różnych partiach był, teraz PSL jakoś tam chociaż za niego odpowiada, chociaż on się odszczekiwał on mówi, że PSL-owcom. Nie jest członkiem. Tak, ale... członkiem nie jest, ale o członkach też coś tam pisał, nie? Tylko, że nie o sobie, tylko jakoś o innych, ale ten wątek jego tej poetyckiej twórczości w natchnieniu jakimś, czy w oparach, to zostawmy. Pytanie jest, jakie walory ma ten pan Protasiewicz, to już że mówię, ciągle jest w polityce jego... pomimo uzależnienia i tego typu afer. Na temat przepytał ludzi, którzy go znają, z tych właśnie też wysoko postawionych w partiach. Twierdzą, że to niezwykle inteligentny facet, ma wielką wiedzę polityczną, mnóstwo przydatnych znajomości, nieprzeciętny intelekt i przez 90% czasu zachowuje się zwyczajnie. Czyli dobrze. Tak. Czyli jak, czy, bo był taki kiedyś kabaret Ale Plama i tam było pytanie, czy pan jest trzeźwy? Co jak pan? Zwykle. Jak zwykle. Kolejne 5% to czas, kiedy ma doła. Jak zwykle. Kolejne 5% to czas, kiedy ma doła, ale wtedy jest bardzo pracowity, skoncentrowany i konstruktywny. Czyli jeszcze lepszy jest. Tak. Jak ma doła. Ale jest ostatnie, to ktoś... 5%. Jest ostatnie 5%, kiedy wzlatuje w górę. I czyli jest na haju, to się mówi. Bo tu jest dół, tu jest haj i wtedy co się z nim dzieje? Bardzo aktywny, trudno złapać z nim kontakt. Nie ma z nim rozmowy, nie ma pracy, żadnego tematu. No dzieją się takie rzeczy. I twierdzą, że alkohol jest tylko dodatkiem do tego. No, że choroba alkoholowa ja jest skutkiem, nie przyczyną. Nawet jego znajomi no, twierdzą, że po prostu powinien skorzystać z pomocy lekarza. On sam już tak po odnięciu tego stwierdził, no, że ma problemy i że się tym musi zająć. Okej, okay. Nie znam pana Protasiewicza. Wiem, mogę tam z jego biogramu parę rzeczy wyczytać, że mniej więcej z podobnych czasów, w podobnych obszarach się no, obracał, bo ja też tam byłem na strajku studenckim w czasach Solidarności, także pamiętam tamte czasy, ale ja nie poszedłem w tę twardą politykę, on poszedł.
poszedł w okrągły stół, poszedł w KLD i tak dalej, i tak dalej. Także jakie on tam jeszcze walory ma, to mówię, nie wiem. Nie? Ale kariera jest niezwykła. Być może zawdzięcza to właśnie tej swojej niezwykłej inteligencji, sprawności i wiedzy oraz tym dołom, kiedy staje się jeszcze lepszy, nie? I bardziej jeszcze sprawny. Nie wiem. Wiem tylko, że jasną rzeczą jest, że ten człowiek jest niestabilny psychicznie. I to mówią jego życzliwi mu, że tak powiem, przyjaciele, współpracownicy i tak dalej. I zobaczcie, że gdyby on był jakimś, powiedzmy, doradcą, nie? No bo ma wiedzę i tak dalej, ale on był wicewojewodą. Czyli to bezpośrednio Donald Tusk obsadza te stanowiska. Oczywiście tu i teraz bezpośrednio trzecia, go zdjął. Trzecia droga PSL i tak. Tak, to, że go zdjął, to chwała mu. Znaczy, no, mówię, dobrze, że no, to jego odpowiedzialność. Tak, to jest jego decyzja, tylko że zobacz. Wiadomo było, że to jest człowiek niestabilny od wielu lat. Przynajmniej 2014, jak hajlował, gdzieś tam latał w Niemczech, i, czyli samolocie. 10 lat temu. Nie? To już wiadomo, że ten człowiek jest chwilowo niepoczytalny, czyli jak można mu, wiecie, wicewojewoda, no to jest zastępca wojewody, czyli on reprezentuje rząd, on ma ogromną władzę w sytuacjach kryzysowych na przykład, no to on praktycznie, wiecie, no jest tam wodzem obrony cywilnej pewnie, różnych takich rzeczy, nie? Że przejmuje, wiele od niego zależy, także funkcjonowanie różnych służb, policji i tak dalej w województwie, jak takiemu człowiekowi można tak odpowiedzialne stanowisko powierzyć? To rzeczywiście koalicja 15 października bardzo się tu skompromitowała. I to trzeba jasno powiedzieć. To jest wasza kompromitacja. Nie? Powinniście takiemu człowiekowi dać posadę jakiegoś eksperta, niech tam sobie... On teraz może być posłem, bo zdaje się, jak ta pani Bodnar zostanie prezydentem Wrocławia, na co ma duże szanse, ona rezygnuje z mandatu i on zostaje posłem. Posłem. On teraz twierdzi, że nie weźmie tego mandatu, bo się będzie zajmował sobą. Pawłowska ale może też mu się twierdziła odmienić. Różne rzeczy. Może mu się Pawłowska, odmienić. Czy Pawłowska, ta co wzięła po Kamińskim, czy tak. Pawłowska. Ta. Pawłowicz to inna. To inna. Ona wzięła co innego. Dużo bierze. Sałatkę. Ale nawet jak nie weźmie posła, to z kolei ktoś następny wchodzi, to wtedy dla Protasiewicza się zwalnia miejsce w sejmiku chyba. No to w każdym razie... Także też gdzieś wejdzie. Ale z tych układanek wychodzi, że albo jest mało ludzi, albo jest za dużo tych stanowisk i już nie ma kim obsadzać, bo tu po parę... Ja jednak, oczywiście, no mógłbym przyjąć taką prostą wersję, że mają krótką ławkę kadr, nie mają kogo, biorą Protasiewicza. Ale cmokamy na to, nie? To był szef sztabu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. Szef sztabu w wyborach chyba w 2019 Platformy. No to wielki, nie, wielki człowiek, nie? Znaczy o wielkiej wiedzy, nie tylko politologicznej, ale o wielkiej wiedzy robienia kiełbasy. Porównanie, wiecie, jakież, nie? Że jak się robi kiełbasę, to lepiej, żeby ludzie nie widzieli, tylko widzieli już sam efekt, bo by się może zniechęcili do różnych tam rzeczy, czy ludzi i tak dalej. I on to wszystko wie, jak wygląda polityka ze strony różnych koalicji, bo on, mówię, wcześniej w Platformie, teraz w PSL-u, czy Trzeciej Drodze, u Hołowni. Także on ma ogromną wiedzę. I to myślę, że jest ten walor, dlaczego dostaje te stanowiska. Mam nadzieję, że ta kompromitacja z ostatnich dni skończy tę karierę i nie będzie, że go tam wyślą, tak jak szef Kosiniak-Kamysz chyba powiedział, że musi odpocząć i powiedzmy po pół roku wróci znowu gdzieś w innym województwie, w innym miejscu, na innej jakiejś bardzo odpowiedzialnej funkcji. Mając tak niestabilną osobowość, podatność na być może jakieś uzależnienia, znaczy o alkoholu jest mowa w oficjalnych tych komunikatach, a być może są jeszcze jakieś inne te hajowe sprawy, ten człowiek powinien być trwale odsunięty od decyzyjnych obszarów państwa polskiego. Nie? On powinien być doradcą, może służyć swoją wiedzą, pomocą, może szkolić innych nawet. Wszystko to będzie się do tego nadawał, mając nawet te zaburzenia jakieś, o których tam mówią. Kto to mówił o tych zaburzeniach? No to jego tam anonimowo. Aha, ale dziennikarze koledzy z partii tam gdzieś piszą. On może oczywiście bardzo dużą rolę odgrywać, ale nie decyzyjną. Nie można mu żadnej władzy powierzyć, bo nie wiadomo, czy akurat ta władza nie trafi na 5% haju. W sądzie naszej pytamy, czy Protasiewicz powinien odpocząć od polityki,
czy odejść z polityki, czy w tym sensie coś decyzyjnym, nie? Innego. I jak w tej chwili patrzę na wyniki, to odpocząć 25%, odejść 65%, inaczej no tak. 11%. Dariusz napisał: witam, zaznaczyłem, powinien odejść. Jednak stawiam dolary przeciw orzechom, że zostanie posłem, gdy Izabela Boznar zostanie prezydentem. No zobaczymy, zobaczymy. Będziemy tę sprawę pilotować. Myślę, że to jest tak zwany gorący kartofel dla premiera Tuska. Dobrze, że szybko, w trybie praktycznie nagłym. Właśnie, bo jednak widać pewną różnicę, bo widzieliśmy poprzednie, tak, powiedzmy, podobne sprawy, że coś tam na Twitterze, to zaraz było, za to konto mi zhakowali, to coś. Albo ta poszła z kwiatami do chłowni. Temu się ten hajs skończył, no i po prostu przynajmniej przeprosił i powiedział, że jest problem, a Tusk go zwolnił. Był taki z twojego terenu, Kuchciński, też marszałek, nie? To jest, tak. Kiedyś, no wiem, ale po pewnej aferze został odsunięty. Chyba. Teraz wchodzi po Sejmie. A teraz se chodzi już dumny jak paw, nic. Ani nowa władza, ani stara jakoś go za tamtą aferę nie rusza, ale Kaczyński go schował. Że tak powiem, zachował tu takie działanie bezpieczne, że go schował, nie wiem, na rok, półtora czy dwa, jakoś tak, nie? Ale potem już wrócił jak gdyby nigdy nic. I przypominam, że nie chodziło tylko o latanie samolotem. No tak, nie tylko. No, a nawet nie to jest najważniejsze, chociaż też... Nadużył jakaś, tu, zmarnował naszych oczywiście pieniędzy, czyli zmarnował, czyli nakradł naprawdę dużo. I tam się zajmowali. Zimny. A ten Protasiewicz to nie jest tylko temat zastępczy? Trenduje na Twitterze od paru dni. No a na przykład myślę, 1,6 miliarda nie trenduje. Nie trenduje. Myślę, że może tak być, nie? Ale rzeczywiście to jest, myślę, ważna sprawa, bo jak premier go tak szybko zdymisjonował, to znaczy, że tu jest gdzieś jeszcze drugie, być może trzecie dno, nie? Dlatego też o tym mówimy. Oczywiście wolelibyśmy, żeby Eliza Michalik w tym sensie pozytywnym trendowała. Mecenas Giertych, rozliczenie tych zbrodni pisowskich, afer i tak dalej. Ale kasacja mojego wyroku, nie? Żeby tu była. Też bym się nie obraził. Nie? Także jeśli możecie ten film jeszcze pokazać znajomym czy udostępnić u siebie na mediach społecznościowych, to bardzo proszę, zróbcie to. On jest u nas na Facebooku i na Twitterze. Przepraszam, nie na Twitterze, tylko na YouTubie. Tam jest w naszym tym przypięty na samej górze, także bardzo łatwo go gdzieś podać dalej. Szykujemy wersję międzynarodową tego filmu niebawem, bo ostatnio rozmawiałem z jednym pastorem i jak mu mówiłem, że w Polsce jest prawo o bluźnierstwie, tak zwane blasphemy law, gorsze niż w krajach muzułmańskich, to on nie wierzył, myślił, że ja se jaja robię. No mówię, jest. Ja se jaj nie robię, bo ja za to zostałem skazany ze 196, nie? Jako pastor, za to, co mówiłem w kościele o zwodniczej religii katolickiej, nie? To za to zostałem skazany. On nie mógł uwierzyć, bo w krajach muzułmańskich, oczywiście tam nie studiowałem tematu, ale jest to prawo bluźnierstwa, jeśli przeciwko ich Bogu lub religii powiesz słowo. Nie? Czy coś tak? No to są różne te kraje. Różne te kraje, dlatego mówię, nie wiem, w których, jakie to prawo. Zmiana wiary jest, bo to karana, tak. Ale ogólnie chodzi o, że trzeba udowodnić, że on obraził ich Boga. Nie? A w Polsce to prawo o bluźnierstwie wystarczy, że zgłosi się katolik, którego uczucia religijne zostały obrażone i ja mogę za to 2 lata dostać. To jest gorsze niż w islamie. Tyle różnicy, że biczowania nie ma. Ale, no, ale są, u nas różne, są już inne, bardziej wyszukane formy w więzieniu męczenia różne, ludzi. Różne rzeczy się dzieją, niektórzy nie przeżywają więzienia. Tak jest. Tu mówiliśmy o jednej aferze i tam akurat... Tylko, że w kodeksie nie jest to zapisane. A, świadek w sprawie powiesił się leżąc. Także co innego jeszcze kodeks, a co innego rzeczywistość, o prawo też karze za napadanie na siedziby. Na przykład. A u nas prokurator nie widział. Nie. W ogóle nie zauważył tego przestępstwa prokurator z Nowego Sącza. Zaniszczenie samochodów też teoretycznie karze. Nie, no to mnie wezwał prokurator, bo my złożyliśmy zażalenie i mi tłumaczył przez godzinę,
No jak oni mają znaleźć sprawcę, bo to w biały dzień, w czasie nabożeństwa, jak to tam się mówi, no my mówimy spotkania naszego kościoła, czyli gdzieś między 13 a 14, pod naszą siedzibą zaparkowany był samochód w centrum miasta i został zniszczony. Napisano tam kochać sekty, nie? Tam tylko trochę inaczej. Porysowany gwoździem. Też z boku gwoździem, nie? Czy czymś takim. To jest narzędziem. Między dwoma bankami i siedzibą tam zdaje się PSL-u w odległości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, nie? Z pięć kamer jest na to miejsce i on mi tłumaczył, że oni w ogóle nie zabezpieczyli monitoringu, bo i tak by nie wykryli sprawcy. O. Ja się pytam, no ale to ja bym chciał zobaczyć ten monitoring. Może ja znam tego sprawcę. Nie, na pewno pan nie zna, a my też nie znamy. A, no to jest, jak, jest no przecież to, normalnie jak napisane, Kafka. Nieznany sprawca. Nieznany sprawca umorzamy, to w ogóle nie ma. Niedawno widziałem, który jakaś policja gdzieś się chwaliła, że odzyskali skradziony rower po 10 latach. Nieznanemu sprawcy. Właśnie nie, o sprawcy nic nie było, ale że rower znaleźli. Rower, no. Także może jeszcze... Rower nam też ukradli i tak samo też było. Gdzie ta, to za mała szkodliwość, żebyśmy w ogóle wystąpili o monitoring. W tym samym miejscu. Aha. Rozumiesz, za tani rower, czy za mała szkodliwość. A to ile kosztuje to wystąpienie o monitoring? Nie wiem, żeby oni skorzystali z monitoringu. Z kpina, no ale tak wyglądała policja zapisu, no. No, zobaczymy, jak będzie wyglądać... Teraz no, nie wygląda to póki co dobrze i policja i służby, co na ostatnich posiedzeniach tych komisji wizowej z kolei wyszło, bo byli przesłuchiwani, byli szefowie agencji wywiadu. Znaczy raz, że znowu jakoś ktoś nie zadbał o to, żeby te zwolnić ich z tajemnicy. To do komisji. Czyli ta komisja się niczego nie uczy, nie? Już to tam, inna, ale od tamtej się nie uczy. A tamtej się nie uczy, jakoś. Bo oni w dwóch bańkach też żyją. Ta wizowa lepiej do tej pory działała i tak. Ale no, nawet jak coś tam mogli, to mówili, że nie pamiętają. Ale jedną rzecz powiedzieli, że mają bardzo mało ludzi i bardzo małe zasoby pieniędzy, że tam chyba mniej niż IPN. Pieniędzy na tą agencję wywiadu. Czyli badania historyczne może być, a na... Tak mi się wydaje. W każdym razie, jak przeliczyć na przykład w innych krajach w stosunku do liczby ludności czy coś, no to bardzo mało. A oni mieli na przykład weryfikować tych co przychodzą z wizami z Rosji. No dobrze, ale oni mieli mało. Ale na burdele to jeździli do Wiednia. To z innej agencji. No ale ogólnie, że agencje mają mało. Nie towarzyskie, tylko wywiadowcze w Polsce mało. No na burdele ich stać z funduszu operacyjnego. Przecież od Kamińskiego, z tej agencji, jakaś kobita 10 balonów wyniosła w siatce. Mówię o milionach. No i nie było na sprawdzanie, kto wjeżdża. No właśnie, no czyli jedna księgowa rozwaliła polskie służby. Widać jakie były priorytety. Tak, już to wierzę. Nie, nie znaczy, widzę, nie myślę, że kasę biorę. Na Pegasus było, na śledzenie dziennikarzy było. Było, tylko na to, co naprawdę miałaby robić muszę służby. Muszę polecieć na pocztę, zobaczyć, czy mi tam w tych 31 nie wysłali tego. Może będziesz 500. Czekamy. Następnych. Dobrze. Jeszcze mam jedną wiadomość na koniec. Otóż, drodzy widzowie, mówimy do was z najszczęśliwszego, najlepszego miasta w Polsce. Super. Miast wojewódzkich przynajmniej. Nie, no to bardzo tu, wiecie, na wschód różne tam się gromy po tych wyborach no, idą, nie? A my mówimy, że tu trwamy, stąd nasz ród, my tu nie zamierzamy się wyprowadzać, ale zobaczcie, wolność do nas przychodzi, nie? Może mamy w tym jakiś zasług, jakąś, wiecie, drobną cegiełkęśmy tu dołożyli i cieszymy się, że Lublin tak idzie w górę. Oczywiście gratulujemy prezydentowi Żukowi. Wczoraj też spotkał Lublin, się... Lublin, no tak naprawdę na drugim miejscu tam był. No tak, ale to już tam... Ale to już tak, tak. Biorąc pod uwagę, że to wschód, to można powiedzieć, że to i tak. Jaki jest sekret Lublina? Zapraszamy na wywiad z doktorem Mariuszem Saganem, dyrektorem Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Dziś o 18:00. A dokończę wątek, że
ambasador USA, pan Brzeziński, spotkał się wczoraj z prezydentem Żukiem i szczególnie mu gratulował właśnie, jeśli chodzi o wolność słowa, wolności obywatelskie, pomoc Ukrainie. Tam taki, ta fundacja Homo Faber też była no, na tapecie. Także no, tu zobaczcie, coś się dzieje. I jeszcze ambasador Brzeziński powiedział, że spodziewa się, że Lublin zacznie się teraz rozwijać gospodarczo. Bo do tej pory, to wiecie, tam tylko UMCS chyba był, czyli największym pracodawcą. Miasto uniwersyteckie, jesteśmy dumni z UMCS-u i tak dalej, ale no, żeby uniwersytet był największym pracodawcą w 350-tysięcznym mieście, no to znaczy, że nie mamy przemysłu żadnego, nie? Poważnego. I tutaj myślę, że no, prezydent Żuk wygrał te wybory i powinien teraz no, to postawić sobie jako priorytet. Ale jak ambasador może mówi, wrócić do Lublina, że tu będą jakieś biznesowe rozwoje, no to ja tak z nadzieją patrzę też na to. To nawet, że amerykańscy przedsiębiorcy nie tylko tam patrzą, żeby montownie robić, jak to w Polsce często, tylko że bardziej już rozwój projektowej inżynierii, jakichś czy też instytucje finansowe. Tak a propos, to pamiętacie, że taki skok technologiczny to nazwany polskim dziadem PiS obiecywało. Nie? Polski Ład zrobiło i teraz już Lewi Strauss już ucieka chyba. Gdzie oni tam uciekają? Nie wiem, ale z Polski 500 pracowników idzie, że tak powiem, na zwolnienie. Teraz w Olsztynie fabryka opon też idzie do Rumunii, zdaje się. A tamci, nie wiem, czy do Maroka, czy gdzieś tam, no w każdym razie uciekają z Polski, bo koszty pracy, które PiS wprowadził, a nowa władza, no jakoś niezbyt chyżo, że tak powiem, obniża. Trzyma to w umowie koalicyjnej. To już uciekają różni poważni potentaci z polskiego rynku. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam za udział w sądzie, za wasze komentarze. Dziękuję pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Satyrykowi, pastor Chojecki, najlepszy satyryk polskiego kabaretu. Chociaż pamiętasz, jak była rozprawa moja sądowa i jedną z moich takich mów, hejterzy chcieli, żeby puścić sądowi, to najpierw sala się śmiała, sędzia nie mógł, czyli dobrym satyrykiem, jak chcę, to mogę być, a potem bili brawo i musiał uciszać i na drugi raz to już nie wpuścił publiczności. Możecie sobie ten fragment zobaczyć. Dziękujemy. Super. Bardzo. Do zobaczenia o 18:00. Jeszcze teraz krótka zapowiedź tej dogrywki, a my się żegnamy. Oczywiście jutro o 13:00 znowu Idź pod prąd. Kupcie bilety. Na żywo, kupcie bilety a za darmo. Natomiast jak ktoś chce, to oczywiście wsparcie można przekazać. Już 400 osób tak w kwietniu zrobiło. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Łyżka dziegciu w tym słodkim sosie. Z liczbami się nie dyskutuje. Czy pan dyrektor mieszka w Lublinie? Pamiętam, że bałem się przejść z Bramy Krakowskiej do Bramy Grodzkiej. Lublin jest drugim najlepszym miastem do życia w Polsce. Jaki jest nasz sekret? To jest bardzo dobre i trudne pytanie. Może słowo ludzie wschodu nie jest tutaj takie do końca adekwatne, ale coś w tym chyba troszeczkę jest.